Dziesięciu największych buntowników w historii, dziesięć Jakub Szela, najbardziej znany przywódca chłopski podczas antyszlacheckich wystąpień chłopów w Galicji Zachodniej. Tak zwanej rabacji galicyjskiej, który stał się na dziesięciolecia postrachem szlachty polskiej. Jakub Przela to postać tragiczna, zanurzona w dwóch skrajnych legendach: negatywnej oraz gloryfikującej go. Z jednej strony jest symbolem buntu i walki za lud, z drugiej, był autorem Powstania Antypolskiego i przelał wiele polskiej krwi. Jakby nie patrzeć, nawojował się. 9. Che Guevara, latynoamerykański rewolucjonista, pisarz, zawodu lekarz. Urodził się w Argentynie w latach 50 Jeden z przywódców rewolucji kubańskiej. Po jej sukcesie wstąpił w skład rewolucyjnego rządu. W 1965 roku brał udział w walkach partyzanckich w Kongu. Od 1966 roku organizował oddziały partyzanckie w Boliwii. Tam został schwytany i zabity. Śledził go prawdopodobnie nazistowski zbrodniarz Klaus Barbie jako ideolog Pisarz stworzył własną oryginalną wersję wojny partyzanckiej, przeszedł do historii jako idol zrewoltowanej młodzieży. Osiem Spartakus, niewolnik, gladiator rzymski z pochodzenia prawdopodobnie Trak, był organizatorem i przywódcą największego w starożytnym Rzymie powstania niewolników, mającego miejsce w 73 roku przed naszą erą, w którym wzięło udział około 100 tysięcy wojowników. W czasie buntu najpierw pokonał strażników, następnie zbiegł ku Wezuwiuszowi i tam powoli zaczął tworzyć armię złożoną z niewolników. I z gladiatorów Spartacus zginął w walce, a jego ciało nie zostało odnalezione. 6 tysięcy pojmanych powstańców ukrzyżowano. 7. Tadeusz Kościuszko, inżynier wojskowy, fortyfikator polski i amerykański, generał mąż stanu. 24 marca 1794 roku na rynku krakowskim złożył narodowi uroczystą przysięgę i objął formalnie przywództwo insurrekcji jako najwyższy naczelnik siły zbrojnej narodowej. W czasie powstania Kościuszko zreformował armię polską, wprowadzając w niej kilka innowacji. Przypisuje mu się autorstwo pomysłu tworzenia jednostek ruchomej milicji chłopskiej kosynierów. Dodatkowo Kościuszko na własną prośbę został skierowany do Armii Południowej. Tu także jego umiejętności inżynierskie pozwoliły odnieść Amerykanom zwycięstwo w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Krótko mówiąc, zawsze stał po stronie tych słabszych i zawsze dawał sobie radę. 6. Napoleon Bonaparte, francuski wojskowy, pierwszy konsul Republiki Francuskiej, cesarz Francuzów, król Włoch, suweren Wyspy Elba. To on po rewolucji francuskiej przejął władzę, zostając cesarzem Francuzów. Wielokrotnie dokonywał zamachu stanu i był największą przeszkodą rządu francuskiego. Bez wątpienia jest jednym z największych rewolucjonistów w historii. Brał udział w obleżeniu Tulonu, kampanii we Włoszech i Egipcie, zamachu stanu, a później jeszcze raz przejął władzę na 100 dni. 5. Józef Piłsudski, polski działacz, społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu, członek Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódca w kraju, twórca organizacji bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej. Od 11 listopada 1918 roku, naczelny wódz Armii Polskiej w latach 1918-1922, naczelnik państwa, pierwszy marszałek Polski. To on organizował wiele bojówek paramilitarnych i rewolucyjnych. Mających na celu walkę o wolność Polski, prawdziwa ikona rewolucji i buntu przeciwko okupantowi, cztery Włodzimierz Lenin, rosyjski polityk socjaldemokratyczny i komunistyczny, organizator i przywódca rewolucji październikowej, a następnie pierwszy przywódca Rosji Radzieckiej, współzałożyciel i lider partii bolszewickiej, teoretyk ideologii komunizmu i twórca idei Leninizmu, zbrodniarz wojenny odpowiedzialny za zbrodnie przeciwko ludzkości i ludobójstwo na narodzie kozackim. Nie był za dobrym człowiekiem, ale rewolucja październikowa, którą zgotował w Rosji, była ogromnym przewrotem zbrojnym. 3. Abraham Lincoln, 16. prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, był zwolennikiem zniesienia niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych. Było to absolutnie rewolucyjne podejście, gdyż tam niewolnictwo było czymś normalnym. Przeciwstawienie się staremu porządkowi było naprawdę wielkim krokiem. 2. Jefferson Davis, amerykański wojskowy i polityk, jedyny prezydent skonfederowanych Stanów Ameryki. Kiedy Abraham Lincoln zaczął wprowadzać w życie swój plan, Davis był jednym z organizatorów jednej z największych rebelii w historii. Utworzył Konfederację Amerykańską i to był krok, który zmienił patrzenie i podzielił Stany Zjednoczone właściwie do dziś. Jeden Fidel Castro, kubański rewolucjonista, polityk i adwokat, przywódca rewolucji kubańskiej, faktyczny przywódca Kuby w latach 1959-2008. Rewolucja kubańska, którą zorganizował, odniosła sukces mimo wielu przeciwności, pokonał kapitalistyczny, bestialski rząd, a później stawił czoła Stanom Zjednoczonym. Był najdłużej panującym dyktatorem w historii, zaś jego dyktatura do 1991 roku była nawet udana, gdyby nie późniejsze wydarzenia być może zdanie o nim byłoby dużo lepsze, tak czy inaczej odniósł wielki sukces, czy pozytywny czy negatywny to ocencie sami i dajcie znać, co o nim myślicie. Dzięki za obejrzenie do końca jeśli film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję zaś w komentarzu dajcie znać o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć.